Kolejne niezwykłe odkrycie w kościele świętego Mateusza przy Piotrkowskiej w Łodzi. W metalowej kuli, na której osadzony był krzyż zerwany podczas wichury, odnaleziono tubę z dokumentami. Dokumenty złożone w kuli pochodzą z roku 1922. Na pergaminie zawarto przesłanie, które podpisali łódzcy fabrykanci. Zdaniem proboszcza takie odkrycia są bezcenne. One są bardzo ważne. Z jednej strony oczywiście one uzupełniają naszą wiedzę historyczną, bo wiemy już znowu coś więcej o budowie tego kościoła. Z drugiej strony to jest przesłanie ludzi, których oczywiście już dzisiaj nie ma, ale też przesłanie z Łodzi, której dzisiaj już nie ma. Dokumenty pokazują, z jakimi problemami borykali się nie tylko budowniczy kościoła, ale też mieszkańcy miasta. Twórcy przesłania zdają się nam mówić coś takiego. Jeżeli mogę pokusić się o sparafrazowanie. Było ciężko, budowa była przerywana, była wielka wojna, pierwsza wojna światowa, teraz my wiemy, że to była pierwsza wojna światowa, ale ofiarność ludzi zdziałała cuda. Idźcie w nasze ślady. W tubie znajdowały się także banknoty, gazety, m.in. Głos Polski i Kurier Łódzki. Ale coś jeszcze. Ja znam kilka takich kapsuł, przypadkowo czasem odkrytych podczas remontu. Tu zostały dodane znaczki pocztowe. Nie wiem, one są nawet widoczne po obu stronach pergaminu. Tego nikt do tej pory nie umieszczał, ale są to znaki życia społecznego, być może także ważne dla ludzi tej epoki. To nie pierwsza kapsuła czasu znaleziona w świątyni przy Piotrkowskiej. Podczas remontu w styczniu 2013 roku pracownicy budowlani znaleźli za ołtarzem tubę zawierającą m.in. przesłanie od budowniczych pochodzące z 1923 roku.